Książka Świat Muszkieterów Zapomnij albo zgiń dotyczy II wojny światowej i organizacji działającej na terenie całej okupowanej przez Niemców Europy. Do jej napisania przyczyniły się dwa fakty. Pierwszym była niewielka sonda, którą przeprowadziłem kilka lat temu w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Zatrzymywanym ludziom zadawałem jedno proste pytanie. Jaką organizacją wywiadowczą działającą podczas ostatniej wojny na terenach okupowanych przez Niemców najbardziej cenili alianci? Odpowiedzi były różne, ale ani razu nie padło magiczne już dla mnie słowo muszkieterzy. 100 osób. Magicznego słowa nie wypowiedział nikt. Muszkieterzy, polska organizacja wywiadowcza kierowana przez doskonałego wynalazcę, bohatera wojny polskiej w 1939 roku, inżyniera Stefana Witkowskiego. O powstaniu książki zdecydował również fakt drugi. Zbierając materiały, przewertowałem wiele artykułów prasowych, zapoznałem się z nielicznymi publikacjami na temat tej organizacji, ale co najważniejsze, przestudiowałem bardzo dokładnie praktycznie wszystkie dostępne dokumenty w światowych archiwach oraz relacje świadków wydarzeń z okresu działania muszkieterów. Wtedy zacząłem układać chronologicznie materiał i analizować wszystkie punkty zbieżne oraz łatwo dostrzegalne różnice pomiędzy poszczególnymi dokumentami. Zaczął się wyłaniać i nabierać coraz większej ostrości straszliwy obraz czarnej legendy montowany jeszcze w czasie wojny przeciw muszkieterom i Witkowskiemu. Obraz kłamstwa, zdrady, a w końcu obraz zbrodni dokonanej na członkach organizacji, mordu, jaki Polacy dokonali na rodakach, polskich bohaterach. Muszę więc z pomocą Polaków, z waszą pomocą zrobić wszystko, aby teraz, kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, które opisałem, do głosu doszła wreszcie prawda.